Cześć, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj bardzo luźny i optymistyczny filmik, ponieważ chciałam się z Wami tutaj podzielić książką, jaką ostatnio nabyłam, właściwie wypożyczyłam z biblioteki, bo ja raczej nie kupuję książek, nie jestem za tym, żeby książki kupować, z tego względu, że nie jestem taką wielką właśnie maniaczką książek, dlatego też wypożyczyłam sobie z biblioteki książkę, która skłoniła mnie do tego, aby nagrać taki filmik na temat samoakceptacji, na temat akceptacji siebie. Zapewne większość widzek, które mnie oglądają, na pewno chodzą do szkoły, czy też do gimnazjum, czy też do liceum. Na pewno część, jak nie większa część moich widzek, zarówno jak i ja, jak i ogólnie inne dziewczyny, mają dużo kompleksów, pewnych rzeczy sobie nie akceptują. Czytałam sobie książkę Doroty Wellman, Ja nie mogę być modelką. Jest to książka, to nie jest taka typowa książka, to jest bardzo fajny poradnik, w zasadzie tak jakby taki nie pamiętnik, tylko takie przemyślenia, fajne spostrzeżenia właśnie Doroty Wellman. Ja ogólnie bardzo, bardzo ją lubię, także bardzo fajnie, że to jest ogólnie nowość chyba w tej bibliotece, do której ja chodzę. Dlatego cieszę się, że pożyczyłam sobie tą książkę. Książka po pierwsze co, to jest rewelacyjnie wydana, bo tutaj mamy mnóstwo kolorowych, pięknych zdjęć. Bardzo fajnie się tą książeczkę czyta. Ja Wam ją tutaj przybliżę. Bardzo się tą książkę fajnie czyta. Ja ją dosłownie, dziewczyny, pochłonęłam w kilka godzin. Lęka mi za bardzo nie dała spokoju, czytając tą książkę, natomiast ją pochłonęłam. Plusem jest jeszcze to, że w tej książce znajdziecie mnóstwo takich fajnych inspiracji stylistycznych. Świetne, wszystko dobrane, dużo podpowiedzi. Świetna książeczka, ja Wam ją bardzo serdecznie polecam do przeczytania. Z tego co widzę, to ona, cena jest 39,90. Jeżeli lubicie kupować książki, zachęcam, bo tu naprawdę jest bardzo... To jest książka właśnie na temat tego, jak akceptować siebie, jak czuć się dobrze we własnej skórze, jak czuć się piękną i wyjątkową. Pamiętajcie o tym, że to nie jest książka, która jakoś dużo Wam nowości powie, natomiast to jest książka. Ja bym polecała ten poradnik, to nie jest raczej książka. Polecałabym ten poradnik dziewczynom, które nie wierzą w siebie, które myślą, że nie są ładne, które jednak mają sporo tych kompleksów. Serdecznie Was zachęcam, abyście się zapoznały z tym poradnikiem. Znajdziecie tu dużo fajnych inspiracji właśnie modowych, jak się ubierać, jak czuć się dobrze. Dlatego tyle o książce. I teraz coś tak ode mnie. Ja muszę Wam się przyznać, że zanim zaczęłam nagrywać filmiki na YouTube, miałam dużo kompleksów i do tej pory mam kompleksy. To nie jest tak, że ja jestem idealna, że ja się czuję dobrze we własnej skórze. Tak czuć się dobrze, ok, czuję się fajnie, akceptuję siebie, natomiast mam mnóstwo kompleksów, które bym na dzień dzisiejszy chciała zmienić i które by, gdybym to zmieniła, to na pewno byłabym pewniejsza siebie, na pewno czułabym się, że tak powiem, zajebiście w swojej skórze. Na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze, ale do zajebistości mi jeszcze troszeczkę brakuje, wybaczcie tutaj za słowo. Ja już Wam niejednokrotnie wspominałam, że moim marzeniem jest to, aby powiększyć sobie biust, żeby ten biust był większy i wtedy czułabym się, lepiej bym się czuła po prostu, lepiej czułabym się sama ze sobą. To nie jest to, że ja jestem jakaś taka, wiecie, pyszna i tak dalej, zadufana w sobie, bo to nie o to chodzi. Ważne jest to, aby akceptować siebie. Ja siebie na dzień dzisiejszy w 100% akceptuję. To, że mam taki biust, a nie inny, no trudno, bywa, życie, tak się mówi, natomiast to też jest bardzo duży plus z tego względu, że w lecie nie muszę nosić biustonosza, nic mi tutaj nie ciąży, wszystko jest idealnie, ale to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że jeżeli Wy czujecie się dobrze we własnej skórze, jeżeli Wy akceptujecie siebie, to inni dookoła będą Was również akceptowali, będą widzieli, że będą brali po prostu z Was przykład, bo jeżeli zamkniemy się gdzieś tam w pokoju, w ścianach, będziemy chodziły z nosem na kwintę spuszczonym, że ach, to mi się sobie nie podoba, jestem beznadziejna, w ogóle do niczego się nie nadaje, a tamta koleżanka tak pięknie wygląda, ona to ma ciuchy i tak dalej. To nie chodzi o to. Metka i pieniądze nie czynią z nas lepszych ludzi.
Ja naprawdę miałam styczność w swoim życiu z wieloma osobami, z wieloma koleżankami czy też kolegami, które miały kasę, które po prostu szastały kasą na prawo i lewo, ale nie były z tego względu ani szczęśliwe w życiu rodzinnym, w domu im się nie powodziło. Tak samo możecie się zajebiście ubrać chodząc na lumpeksy, a tak samo możecie, co z tego, że ktoś pójdzie do sieciówki, do Zary czy tam gdzieś, kupi sobie zajebistą sukienkę za kilkaset złotych i co trzecia, co czwarta osoba będą nosiły tą sukienkę na mieście. Wcale to nie powoduje, że my będziemy lepsi. Natomiast jeżeli sztuką jest po prostu za małe grosze wyglądać jak milion dolarów. To jest dla mnie coś fenomenalnego i ja muszę Wam się przyznać, że kilka razy chciałam, po prostu wybrałam się gdzieś na zakupy do galerii czy coś. No ale jakoś tak mnie to nie korciło, nie sprawiło mi to frajdy, jak ja sobie kupiłam nową sukienkę z metką przykładowo za 100-200 zł. Natomiast frajdę mi sprawia to, jak ja pójdę do lumpeksu, wyłowię rewelacyjną, cudowną sukienkę, która wygląda jak z najdroższej sieciówki, z najdroższego, od najdroższego projektanta, a zapłacę za nią dosłownie marne grosze. To teraz też taki apel w zasadzie do takich raczej młodych dziewczyn, żebyście nigdy nie bierzcie przykładu z lepszych koleżanek, które lepiej wyglądają. W zasadzie nie bierzcie, nie o to, żebyście nie brały przykład, tylko żebyście nie wstawiały sobie, żebyście sobie nie stawiały za wzór koleżanki, które mają kasę, które są zajebiste i w ogóle bądźcie sobą. Jeżeli wy będziecie siebie akceptować, jeżeli będziecie o sobie myśleć, rano wstaniecie przed lustrem, powiecie sobie: jestem zajebista, świetnie wyglądam, dzisiaj zrobię to, to, to i to, od razu będziecie się lepiej czuć. Bo ja przyznam Wam się, że ja w swoim życiu, jak jeszcze byłam panienką, mieszkałam w domu rodzinnym, miałam dosyć ciężkie problemy, jeżeli chodzi o samoakceptację, miałam depresję, miałam nerwicę, czułam się naprawdę bardzo zakompleksiona. Zamykałam się właściwie w domu. Później gdzieś mi się to odwróciło, że po prostu buntowałam się, wychodziłam z domu, późno wracałam i tak dalej, ale na dzień dzisiejszy, do tego chyba też trzeba dojrzeć, mi się wydaje, bo na dzień dzisiejszy uważam siebie, że jestem piękna, jestem zajebista, wszystko mogę, wszystko potrafię i to nie to też, że patrzę na innych z góry, że i tak dalej, to nie o to chodzi. Natomiast na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze w swoim ciele, w swojej skórze, sama ze sobą czuję się bardzo dobrze. I nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, co się stało, że ja tak zaczęłam o sobie myśleć. Dużą kwestię też tu odgrywa na pewno to, że zaczęłam nagrywać filmiki na YouTube, że mam grono jakichś takich swoich wiernych widzek, które mnie wspierają, które mnie podtrzymują na duchu, które mówią, że jestem dobra, fajnie wyglądam, dobre, fajne rzeczy robię. I to też dało na pewno mnie w pewnym stopniu jakoś właśnie podbudowało, że potrafię wszystko, mogę wszystko i tak dalej. Natomiast też nie chcę, żeby ten filmik był jakiś chaotyczny, ponieważ to jest taki szybki vlog o samoakceptacji siebie, także pamiętajcie, że to wszystko, co ludzie o Was myślą, zależy od Was. Jeżeli Wy będziecie chodziły ze spuszczonym nosem na kwintę, będziecie się dołowały, będziecie na wszystko stękały, nie, nie, to nie i tak dalej, to ludzie tak samo będą o Was myśleć. Jeżeli będziecie przebojowe, jeżeli będziecie czuć się dobrze ze sobą, jeżeli będziecie chodzić z podniesioną głową, z biustem do przodu, to ludzie będą sobie myśleli o Was: ale ona jest zarąbista, świetna jest, świetnie wygląda, no nie wiem, trzeba się z nią zakumplować. Także na wstępie jeszcze raz zapraszam Was, żebyście zerknęły sobie na ten poradnik, ponieważ pomimo tego, że tu jest dużo fajnych treści, jak akceptować siebie, znajdziecie tu bardzo fajne po prostu propozycje właśnie stylizacji zarówno dla chudych i dla grubych. Polecam, serdecznie Wam polecam tą książkę. Kończę, bo widzę, że ten vlog już, że ta moja pogadanka to się zrobił taki miszmasz chaotyczny, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie mi komentarze na dole, jakie książki mogę przeczytać, jakie warto przeczytać książki, ponieważ zbliża się właśnie jesień, zima i jestem na etapie znowu pożyczania cały czas książek z biblioteki, także Was zachęcam, żebyście mi zostawiły w komentarzu info, jaką książkę warto przeczytać, jakiś poradnik taki właśnie fajny, polećcie mi, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko.